W meczu Pogoni z GKS-em żółto-czarne stroje w obronie drużyny gospodarzy nie zagrał kontuzjowany Waldemar Jaskulski i właśnie ten fakt postanowili wykorzystać piłkarze z Katowic. Jednak defensywa Pogoni z Miąskiem, Studzińskim, Stolarczykiem i Majdanem spisywała się bez zarzutu, nie pozwalając GKS-owi na rozwinięcie skrzydeł. Myślę, że to jest jakaś niegroźna zupełnie kontuzja. Myśmy postawili po prostu zdrowie zawodnika na pierwszym miejscu, a sport na drugim miejscu i dlatego dzisiaj nie grał, bo mogliśmy zrobić blokadę i by wyszedł na boisko, ale myśmy po prostu postawili to po ludzku, uważam. Kiedy nadarzała się okazja, portowcy groźnie kontratakowali. W 49 minucie znakomicie zagrał z lewej strony boiska Sławomir Rafałowicz i Jojko był bezradny po strzale Roberta Dymkowskiego. Mecz w Szczecinie był interesującym widowiskiem. Wiele podbramkowych sytuacji, ale także wiele brutalnych fauli. Sędzia Wójcik pokazał co prawda 6 żółtych kartek, ale momentami był zbyt łaskawy w ocenie ostrych zagrań piłkarzy z Katowic. Pogoń GKS 1-0, druga porażka zespołu z Katowic w nowym sezonie i niewesołe prognozy przed pucharowym pojedynkiem z Araratem Erewań. Graliśmy, uważam, solidnie, ale niestety w ogóle nieskutecznie. To jest problem i mam nadzieję, że w tych 4-5 dniach to wszystkim odbudujemy siły, a skuteczność, no może w końcu zacznie bramki strzelać. 2 mecze, 6 punktów, fantastyczna wręcz sytuacja, teraz przerwa i później 19 dzień sierpnia mecz z mistrzem Polski. Ja powiedziałem, że losowanie dla nas na papierze jest nieciekawe, natomiast w praktyce na razie się okazało, że jest bardzo ciekawe. Chciałbym tylko, żebyśmy wszyscy spokojnie i rozsądnie wycenili wartość naszej drużyny na dzień dzisiejszy. I tego oczekuję nie tylko od moich zawodników czy od zarządu klubu, ale również od publiczności, że spokojnie i do przodu, a nie nerwowo i z dużymi nadziejami.